Pytanie. Czy mamy rozumieć, że drugi list Jana jest listem pisanym do osoby prywatnej, czy też listem od Chrystusa do jego poślubionej panny? Odpowiedź. Ja rozumiem, że był to list Jana pisany do prywatnej osoby. Cokolwiek jednak odnosi się do jednej osoby, może się odnosić do wielu osób w Kościele Chrystusowym, ponieważ jesteśmy członkami jednego ciała. List do Koryntian nie był pisany do kościoła w Saratoga Springs, lecz ponieważ kościół w Koryncie i kościół w Saratoga Springs znajdują się pod tymi samymi prawami i postanowieniami, zatem list ten odnosi się do obydwu. Podobne zastosowanie może mieć drugi list Jana.